Witajcie, szanowni państwo, w święta. Pewnie dziwny to widok, że tak wysoko mam nogę. Dla ludzi inteligentnych nie jest to dziwny widok. Dla robactwa jest. Ponieważ minęło już 2 tygodnie, opuszczę tą nogę i nagram dzisiaj film bez trzymania tej nogi wyżej niż potrzeba. Otóż podobny widok można było zaobserwować, jak pan Korwin-Mikke na Komisji Zdrowia trzymał nogę na stole. Robactwo zaczęło go wyśmiewać, nie tylko robactwo z drugiej strony ekranu, ale robactwo na Komisji Zdrowia. Otóż, mili, ten człowiek spadł z drabiny i ma problem ortopedyczny. Ja nie spadłem z drabiny, ale również mam problem ortopedyczny, którego nabawiłem się w niedzielę 2 tygodnie temu, niecałe 2 tygodnie temu. I również tę nogę mam prawo trzymać bardzo wysoko. Tak samo Korwin-Mikke powinien i miał prawo do tego, żeby trzymać tą nogę na stole, ale robactwo z Komisji Zdrowia, którzy są, tak jakby zawiadują w Polsce od zdrowia, nie mają pojęcia, że człowiek po wypadku czy podczas leczenia ortopedycznych spraw powinien trzymać nogę w górze. Nie mówię, że przy każdym ortopedycznym zdarzeniu, ale przy niektórych. Świadczy to o tym, że ci ludzie z Komisji Zdrowia nie mają w ogóle pojęcia o zdrowiu, o medycynie. W ogóle, wręcz przeciwnie. I tacy ludzie nami rządzą. Mili, za tym takim dziwnym powitaniem witam was przy świątecznym stole. Witam was. Przepraszam, że jestem nieruchawy, ale no, ale tak już jest. Zaraz wam opowiem, co się zdarzyło. Nie w zeszłym, tylko w niedzielę 2 tygodnie temu. Witam was kieliszkiem chleba. O. I symboliczną. I naszym rarytasem narodowym, naszym wielkim dorobkiem narodowym, Michą Ryżu. Dziękujemy najlepszemu, piję za zdrowie, najlepszego premiera obecnego Polski. W ogóle jakikolwiek był... Dziękujemy, panie premierze, że stać mnie na tą Michę Ryżu. Dziękuję panie Mateuszu. Kocham to imię. Mateusz to jest najpiękniejsze imię na świecie. Jeżeli może poproszę jednak swoją żonę, pewnie może tak na drugie nóżkę, żeby się nie przewrócił. Tak. Poproszę może swoją żonę, co byśmy zrobili sobie dziecko. No brzydko brzmi zrobili, ale żebyśmy skonstruowali dziecię. Damy mu na imię Mateusz. Według niektórych Mateusz, obecny premier nasz, jest najlepszym premierem w Polsce. Ja uważam, że taki premier, który był kepem w Oświęcimiu, pan Cyrankiewicz, a potem był premierem Polski, był lepszym premierem niż obecny premier Mateusz. Ale wracając do moich dzieci, znaczy, ja już mam 2 dzieci. No, jakiś tam... No, coś z tego wyrosło. No, jedna leczy świrów, a druga jest banksterem. No to nie za bardzo, no ale... No, co mam zrobić? Będzie mały Maticzek. No, bo to muszę jakoś uhonorować wielkość tego naszego pana premiera, który pozwolił mi na taki dobrobyt. No taką piękną rzecz, że będę zasuwał przez 16-18 godzin na dobę, tak jak w moim folwarku, za miskę ryżu. Tylko najlepszy premier. Najlepszy, jaki w ogóle kiedykolwiek był. Jak to się stanęło? Wracam sobie, słuchajcie, z zadwody.
No to właśnie z ostatniego filmu, jak nagrywałem. I wiecie, powiem wam, no, tysiące razy wracałem z nad wody i nigdy mi się coś takiego nie przytrafiło. A tutaj, na odcinku 10 metrów, dwie wywrotki. Idę i nagle chlup, noga za głową. Ja pier... Ja, wiecie, trochę jestem połatany jak Terminator, bo 3/4, znaczy no, całe życie młodzieńcze to sport. Także wykończyłem sobie układ kostny. Trochę mam tam sobie metalu. Mówię, no to nieźle. Jak tam sobie poskręcam te metalowe... metalowo-plastikowe takie części. Teraz przy tych wariatach się operować, no to tragedia. Ale no tak leżę sobie, mówię, dobra, spróbuję. Wstałem, o mówię, kostka skręcona, kolano skręcone. Dobra, ale jeszcze adrenalinka, trochę tego. Mówię, zanim spuchnie, dojdę do domu. 10 metrów leżę. Dzieciaki po prostu wyślizgały sobie, słuchajcie, lodowisko i wiecie, no nawet jakbyście byli w panczenach, to też byście się przewrócili. Łup! Ale tym razem jak już się sypnąłem, najpierw rower poleciał, a ja potem poleciałem, słuchajcie, na, no, na pedała. Dobrze, ten pedał nie wbił mi się w dupę. Może się pedał wbić w dupę, przecież ostatnio, nie wiem, czy to prawda, ale na Facebooku czytałem, że koleś zadzwonił na pogotowie, bo ma wbity w dupę przeciwpancerny. No co to jest? Pocisk. No i gadam tam z mądrym Rafałkiem. Ja mówię, ty, może się tak przewrócił, bo to ostre stał na to. Mówi, co to, co to wsadził? Może i sobie wsadził. Tego nie wiem, nie mogę powiedzieć. Natomiast mam tam kogoś w rodzinie bliskiej lekarza. No i wiecie co, jak... operowali faceta, który miał w dupie lalkę Barbie. No więc jeżeli ktoś sobie wsadził do dupy lalkę Barbie, no to dlaczego nie miał sobie wsadzić do dupy pocisku? Tam pancernego, czy... Nie wiem jak to jest, nie jestem wojskowy. Tym bardziej, że jest taki stożkowy, wiecie, dobrze wypolerowany. Dobrze wchodzi w dupę, nie? Jakby go nasmarowało, więc być może sobie ten pocisk wsadził w dupę, no. Czy może chciał tylko sobie nasadzić go, ale pewnie się dupa zassała i chlupnęło. Znaczy, i wpadł do środka. No, być może, nie wiem, nie umiem powiedzieć. Zatem, mili, taki pedał mógłby mi się wbić w dupę, a on ma takie, słuchajcie, na boku ma takie proszki, dobrze, że nie metalowy, bo jeszcze taki debil, co mi składał rower, mówi, to pedały ci załatwię metalowe. Ja mówię, nie, bo jak idę w krótkich spodenkach, to bardzo często uderzam się o piszczele. Jak się uderzę piszczelem o takiego pedała, to nic mi się nie stanie. Ale jak metalowy z ząbkami, no to mi przetnie skóra, jak się wysypie. A i zaczął się mądrze, ja mówię, bo ja mać. No. I złożył mi z plastikowymi. I teraz wyobraźcie sobie, jest taki metalowy pedał z takimi ząbkami z boku, żeby się nie ślizgała podeszwa, jak się pedałuje. Wbija się w dupę. Ładnie wchodzi, ale ciężko wychodzi, jak haczyk, nie? Dlatego tak dobrze, że mam te plastikowe pedały i dobrze, że nie wbiły mi się te pedały w dupę. Tu się bardzo cieszę. No ale niestety ten pedał, ja już teraz nawet nie wiem, czy to był pedał, czy to była rama. Po prostu całym cielskiem przy tym drugim uderzeniu, no, nie jestem za ciężki, no ale te prawie 90 kilo jest. No i sypnąłem się na tego pedała tutaj na żebro. Nie wiem, czy ono, gdyby było złamane, no to pewnie byłoby, miałem kiedyś, bo jako młody chłopak tłukliśmy się na gołe pięści, aby nie w twarz. I dostałem strzała z całej pary w żebro i wiem, że mi to żebro pękło, więc podobne są objawy. Podobne są objawy. Wtedy mnie kilka miesięcy bolało, teraz boli mnie do 2 tygodnie. Ale już się mogę delikatnie śmiać. Na początku nie mogłem nawet, a już nie mówiąc o kaszynięciu. Także wydaje mi się, że będzie dobrze. Oczywiście nie poszedłem do żadnego konowała, bo za chwilę co by było pierwsze? Scepiumy, a nie mam asecki. No i po co to będę tłumaczył, że... Nie! Nie. Jeśli chodzi o sprawy ortopedyczne, sam sobie dałem radę, bo całe życie, jeszcze przed sportem i już potem w czasie sportu, miałem problemy ortopedyczne. Jak mi ściągnęli te gipsy, to mi potwornie puchły kolana. I oni mi punktowali. Wiesz, to jest punkcja kolana? Strzykawa taka igła i taka gruba igła. Nie wiem jak teraz, czy są cieńsza, to była taka gruba igła. I kładli cię i z całej siły napierali z dwóch rąk, tą igłę ci wbijali, kurwa. Nieraz tak wbili, że mi coś tam pokruszyli, kurwa.
i jak to tam było, nie wiem, w 80 roku, jak mi te robili te punkcje, to w 2004, 25 lat nosiłem coś takiego. Coś takiego nosiłem w kolanie. O. Widzicie? To się łamało, bo to był monolit, tak wyciągali z kolana, to po prostu, no, urwali, odszczypali widocznie. Takie coś 25 lat nosiłem. To mi bardzo przeszkadzało w kolanie. To mi czasami blokowało kolano. Taki psychopata, świr, prawdziwy świr, ale to prawdziwy świr. Kopnął mi kiedyś takie kolano. Taki misiek Starchomina, on był nienormalny. I zablokowało mi to kolano. No, słuchajcie, już go nie dogoniłem. Potem jakoś, nie wiem, u kolegi coś tam, czy on mnie jakoś w to kolano pup, coś przeskoczyło i mi odblokowało. Wiem potem, że jak tego miśka dorwałem, to potem jak on mnie widział już tak z 50 metrów, to tak dar mordę, słuchajcie, tak dar mordę, jak mnie tylko widział, że po prostu ja do tej pory słyszę, to jest niebywałe w ogóle, jak człowiek może drzeć mordę. Znaczy jak on wyjął już tam kwiatek na Saszerów, taki profesor Kwiatkowski wyjął, to jest sprawa przez punkcję, dlatego nie pozwoliłem sobie punktować, jak miałem operowane to kolano, to potem mi taka bania się zrobiła, w ogóle a ból taki. No i tam profesor mówi, będziemy punktować. No i kurwa, mówi, no i tam położyli mnie i on tą strzykawę z tą igłą wziął tego, a ja mu za te łapy złapałem, mówię, nie będzie punktowania. On mówi, musimy, bo zrobi się krwiak czy jakiś tam ten i nogę ci musieli obciąć. I w tym momencie ktoś tam go zawołał do jakiejś ważnej sprawy, on odłożył tą strzykawę i poleciał na oddział. A ja spierdoliłem jakoś z tego szpitala, nie wiem o tych dwóch kulach, ale uciekłem. I oni mnie szukają w tym szpitalu, słuchajcie. Szukają, telefon do domu, a ja w domu. No i mówi tam, jakaś babka mówi, niech pan przyjedzie, bo panu nogę utną, bo pan musi mieć tą punkcję i tak dalej. Nie przyjadę, wolę mieć uciętą nogę. No jak pan chce. No i tą nogę, słuchajcie, tam miesiąc sobie doprowadziłem bez ucięcia. Także znam się trochę na naprawianiu ortopedycznym. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, to się nie znam. No to jak sobie leżałem, to takie gadki były. Profesor Kiepurska, ty była docentem. Już nie żyje. Dobra, bo to była uczennica Grucy. Gruca to jeden z lepszych polskich powojennych profesorów ortopedii. I mówi tak, od razu operować tego mnie, a tam któryś powiedział, no jak się nie uda, no to wózek. Czyli oni 12-letniego chłopca, jakby się nie udała operacja, wysłaliby na wózek inwalidzki. No, zaryzykujemy. 2 miesiące gipsu, nie wyszło. No, chciała operować, ale tam się upadł jeden lekarz, spróbujmy jeszcze raz. On mówi, nie ma takiej możliwości. Drugi gips, ona mówi, no widzicie, nie ma, ta choroba się nie cofa. Nie cofnie się, to byłby cud. No i się okazuje, dostaje trzeci gips. No i po trzecim gipsie, jak oni zdejmują, ja poprawi, idę od razu na stół. Co jest ryzyką wózka inwalidzkiego. No i pamiętam, że wiedziałem, te 2 miesiące dla mnie były bardzo ważne. I tak się, kurwa, skupiłem. Nieważne, czy to prosiłem energię, czy Boga. Bo ja jednego dnia wierzę, drugiego nie. Ale prosiłem o cud. No i słuchajcie, ściągałem mi trzeci gips. Ona bierze kliszę, pamiętam, jakiś mówi, to jest cud, to jest cud. No i uszedłem bez operacji. Jeszcze tam 2 gipsy, potem super wyleczony. Po roku i z kawałkiem wyszedłem ze szpitala. A w czym rzecz? Rzecz w tym, że zobaczyłem, że tak jakby modlitwa, różnie to ludzie nazywają, czyli jakby doznałem cudu, tak? Prosiłem o cud, doznałem cudu. Uwierzyłem, że mam jakąś nie tyle siłę, ale jakby ktoś mnie wysłuchał. Już byłem dorosłym człowiekiem. Ktoś mnie oszukał. Znaczy grał dobrego Kubę. Ale ja się rognąłem tylnymi o zakrystii wszedłem i zobaczyłem, jak to wygląda. I to znaczy 3 osoby mnie oszukały. I pomyślałem sobie tak. Można załatwić to w taki sposób, w taki. Koszty, ryzyko i te inne sprawy. A dużo do stracenia. Pomyślałem sobie, skoro mam taką możliwość,
i doznałem cudu, to być może i na tej płaszczyźnie poproszę tą siłę, żeby za mnie to załatwiła. Ale głupio mi było prosić o... Zatem wymyśliłem sobie coś takiego, że przeklnę tych typów. Wziąłem się za jednego, więc muszę wam powiedzieć, nie żyję. Wziąłem się za drugiego, za chwilę miał bardzo duże kłopoty i śmiertelną chorobę. Wziąłem się za trzeciego. Co najciekawsze było, co utwierdziło mnie, że to działa, za trzeciego, na który powiedzmy, nie wiem, na przykład dzisiaj jest 25 i powiedzmy 25 wziąłem się za niego. A teraz uważajcie, 26 się z nim spotykam, a on mówi coś takiego. Słuchaj, nie wiem co się stało, ale ktoś musiał mnie przeklnąć. Od wczoraj dzieją się takie rzeczy ze mną, tak wszystko, że po prostu ktoś mnie przeklął. Wtedy wiedziałem, że działa. Bardzo duże przeszkody w życiu, tragedia, bardzo ciężkie, powikła, choroby. Ktoś mi chciał wejść na odcisk urzędowy. Użyłem siły umysłowej, czyli przekląłem chuja. Patrzę, tydzień, dwa, nie poddaję mi się. Mówię, może nie działa. Nagle jest, dowiaduje się, jest połamany. Ale nie przez jakiś zbirów czy coś, tylko po prostu połamał się w wypadku. No, działa. Co się potem dowiaduje? Bardzo ciężko mu zachorował syn. Okazuje się, że, bo to był pierwszy taki przypadek, ale później zobaczyłem po przeklinaniu innych śmieci, ale to przechodzi na rodzinę. Powiem wam tak, ktoś mówi, wielokrotnie ludzie mówią, że niewinne jest dziecko, potomstwo tych bandziorów. Nieprawda. Nie znam potomstwa bandyty, który ten potomek byłby normalnym człowiekiem. Jeden, jedyny przypadek, jaki zanotowałem na świecie, to jest syn Hansa Franka, generalnego gubernatora w Małopolsce, w czasów wojen. To jest jedyny człowiek, który go przeklął. Przeklął w sensie takim, że odsunął się od ojca, powiedział, to był bandzior, ludobójca, morderca, nie chce go znać. Reszta nie mówi. To co z tego, że ktoś nie będzie czynił, nie będzie bandytą, skoro nie będzie krytykował? Posunięć tatusia czy mamusi. To jest współwinny. Nie szkoda mi takich ludzi. Później pewnymi decyzjami, może nie bezpośrednio we mnie, a pośrednio w Polskę, zdenerwował mnie pewien bardzo ważny jeden pan ze świecznika. Mówię, to zajmę się tobą, bydlaku. Zająłem się nim, miał potworny wypadek, wyszedł z tego żywy. Część jego potomstwa nie żyje, a część bardzo choruje. Kolejny urzędnik, który wszedł mi za skórę, po prostu wydał decyzję, która była bardzo niekorzystna dla... Bandycka decyzja. Zresztą wiele bandyckich decyzji wydał ten urzędnik. Zginął tragicznie. Wszyscy ci, którzy zostali przeze mnie przeklęci, wszyscy, nie umarli śmiercią naturalną. Wszyscy zginęli w tragicznych śmierciach. Ci, którzy już zginęli. A ci, którzy nie zginęli, mają kłopoty ze sobą bądź z rodziną. Wiele miałem takich przypadków w ogóle. Nawet jeden przypadek taki dziwny opowiadałem na filmie, gdzie 2 lata temu postanowiłem, bo ostatni raz widziałem tego swojego profesora, jak miałem 18 lat, od polskiego. Bardzo porządny facet. Bardzo porządny facet. I mówię, znajdę go. Podjechaliśmy, wziąłem kogoś, bo ja nie pamiętałem, gdzie on mieszkał. Mniej więcej, ulica, ale wiecie, na Piaskach, na Żoliborzu Bronieckiego, to jest przecież moloch, nie? I takie wysokie bloki. No i Paweł mniej więcej, pamiętam, bo tam na Piaskach mieszkał. I Paweł podjechał tu u sklepu, tam gdzie jest ta pizzeria teraz, to tam Żoliborza to wie. Stanęliśmy tam i on mówi, słuchaj, to jest któryś z tych bloków, to jest chyba ten blok, ale nie, no to pójdziesz tam, poszukasz, zapytasz nazwisko, kto będzie wiedział. A ja mówię tak, no ale po co ja będę szukał tego człowieka, jak pierwsza osoba, która będzie przychodziła, to będzie on. Oni tak na mnie patrzą, byłem podcięty. We dwóch, bo to był Paweł i jeszcze Jacek.
No idzie pierwsza osoba, ja zaraz wam pokażę. Oczywiście ja żadnej osoby nie widziałem. Krzyczę, Zbyszek! A ta osoba pyta, co? Słucham. Zbyszek tam po nazwisku, tak. Ja mówię, dobra człowieku, przestań. A on mówi, pokazać ci dowód? No to pokażę. Tak patrzę, patrzę. No mówię, facet jest starszy o... No ile? No to... Ja miałem 18, a teraz mam... Wtedy miałem 52. No to odejmijcie sobie, ile lat minęło. Bo on czy nie on? On mi normalnie dowód pokazuje. No. On do mnie tak mówi. A ty jesteś ten i ten, tylko nie po nazwisku. Tak, a po czym? Po gadce cię poznałem. Ja mówię, no to co będziemy gadać? To gdzie się za chwilę umawiamy? On mówi, no tutaj obok apteki jest pizzeria i tam jest piwo. Ja mówię, kupi pan leki, zapraszam. Już czekamy. Zbyszek przyszedł, już taki... Cały taki piwska. Nie pytajcie, jak dotarłem, ale dotarłem do domu. Ale to było to. I masę podobnych rzeczy miałem w życiu. Masę. Jest tłum na przykład, nie? I nagle widzę pewnego człowieka w tłumie. Ale patrzę, nie, to nie on. Mija minuta i za chwilę ten człowiek jest. Ten sam człowiek. I wielokrotnie miałem różne, nie będę opowiadał, ale takie sceny. Poza tym wiele różnych rzeczy, jak były jakieś ciężkie, to wyczuwałem. Wiedziałem, coś się złego stanie gdzieś na świecie. Taki niepokój. Mówię, kurczę, coś się stanie, coś potwornego. No to jak na drugi dzień rano się budzę. No, tu trąbi cały świat. Człowiek był, mój znajomy, który mówi, że ma brata i on usuwa duchy. Na przykład ktoś nie może spać, ktoś ma jakieś problemy w domu, coś. To wchodzi do takiego domu. Mówi, tu jest duch. I on z tymi duchami rozmawia. Czy różne te są duchy, ale mówi, najgorzej miał z jakimś duchem, z żołnierzem z I wojny światowej. Mówi, taka kurwa, mówi, taki śmieć. Ale mówi, wywaliłem go, ale to było, mówi, tragedia. No i mówię mu o tych sprawach, o tym przeklinaniu, co tego. On mówi, nie rób tego. To działa, ale ty tego nie rób. Dlatego, że do ciebie wraca tak jakby to przekleństwo, czy jak to zbiął, nie wiem, karma, śmarmaś na tym nie zna. Jak on mi to powiedział, ja przestałem to robić. Ale nie tylko on mi to powiedział, jeszcze jest taka kobieta, która tak jakby oczyszcza się na... To też jest sprawy, są duchowe tego. I też mi powiedział, ale mi tutaj logika pewną rzecz pokazuje, że przecież ja czyszczę tak jakby świat z czopów, ze złogów, z syfu. Więc dlaczego ta energia miałaby do mnie wrócić zła, skoro ja robię coś dobrego dla świata? Ja tego nie mogę zrozumieć. Dlatego postanowiłem, być może nie mam racji, nie wiem, nie znam się, postanowiłem obecnie przekląć pewnego człowieka i ja wam powiem, jak się ten człowiek nazywa i zobaczymy, czy to zadziała. Nie wiem, być może tak, być może nie. Dzisiaj jest 25 grudzień 2021 rok i nie wiem, może jeszcze święta sobie odpuszczę, czyli dzisiaj, jutro zacznę to od poniedziałku, no, czyli 27 2021 grudnia i zacznę go przeklinać. Znaczy ja już tam go lekko stuknąłem wczoraj w nocy, ale to tak przez 10 sekund, pyk, dzisiaj go przez 5-10 sekund stuknąłem swoim i tak tylko pyknąłem, ale się muszę dobrze skupić, żeby go dojechać, chociaż na tym jednej kurde tak się grubo skupiałem. Nie wiem, o co chodzi, że na niektórych to tylko skupisz pyk i on od razu nie żyje za chwilę. A niektórych się skupiasz i on tylko wypadek miał i jest połamany. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. Skąd te siły, jakieś takie pola mają te. I tym, dlaczego przeklinam tego, znaczy, dlaczego przeklinam? Słuchajcie, no dużo jest do przekleństwa mam różnych śmieci. No jak ja bym każdego przeklinał. Jeżeli rzeczywiście te przekleństwo wraca coś, to już dawno byłbym, wiecie, wykręcony na maksa albo nie żył. Więc też muszę siebie bronić i swojej energii, bo to do cholery energii potrzeba, wiecie, o co. Tym bardziej, już mi jedna osoba powiedziała, że ja pożeram od innych ludzi energię, zasysam, jestem wampirem energetycznym. Być może stąd tę energię czerpię, nie wiem. Bo na przykład mi powiedział, słuchaj, ja mam taki jeden, taki kretyn. Mówi, ja mam tyle energii, znaczy tu wykształcony, jeden z lepszych fachowców w Polsce o pewnych spraw, ale naprawdę fachowców niebywałych. Zresztą to nie tylko moja, ale i super fachowców innych. Ale kretyn ogólnie, taki życiowy, kretyn. A mówi, ja wchodzę, mam pełen energii
i zawsze, a przy tobie mówi, ja jak już flaczeję, nie wiem co się dzieje, mówi, ja nie mam siły, ja się robię, mówi. Ja mówię, może i masz rację, nie wiem, nie znam się na tym. No. Mówię, no to nie spotyka się. Zresztą pogoniłem go w pizdu. Czy w sensie pogoniłem, powiedziałem tylko jedno zdanie i sam spierdolił po prostu. Nienawidzi mnie teraz. No i chuj w dupę. To, co się dzieje dzisiaj na świecie, w zakresie tego ludobójstwa wymyślonego na całym świecie, przez jakieś tam szpryce, które są w ogóle... Wmawia się ludziom, że dla ich zdrowia to po prostu robi im się tragedię. Robi to między innymi, oczywiście nigdy nie poznamy człowieka za kurtyny, czyli nigdy nie poznamy głównego Rothschilda, Rockefellera, Wartburga, czy głównego Busha, nigdy tego człowieka nie poznamy. Zawsze widzimy tylko te marionetki, które są bardzo ważne. Jedną z takich marionetek jest dziś obecnie Bill Gates. To jest niebywale wysokiej klasy fachowiec, ale od cwaniactwa. To nie jest fachowiec od rzemiosła, że on to jest cwania. Niebywale dobre studia na tamte czasy, bogaci rodzice tego. I to, co on wszystko osiągnął, to cwaniactwem. Cwaniactwem. A nie jakąś pracą i głową. Najwięksi geniusze na świecie, no nie wszyscy, ale bardzo często byli mordowani, tak jak Tesla, a ich dorobek był przechwytywany przez właśnie no, tych śmieci, którzy rządzą światem. Zatem nikt mi nie mówi o jakimś tam Gatesie, że on jest jakimś fachowcem, bo to jest tylko wysokiej klasy cwaniak. To, co on wyprawia teraz, no oczywiście jako marionetka, ale bardzo, bardzo ważna marionetka. No nikt go nie zahamuje. Ani armia, no bo która armia, jak ona wszystko podlega mięsem pod takich ludzi. Czyli pod korporacje. Nikt go nie zahamuje. Więc chcę zobaczyć, czy moje przekleństwo działa. Jakby się okazało, że zdechby, albo ciężko zachorował, to jaka kolejka by się ustawiła, co? Do przeklinania. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, dlatego że muszę uszanować swoje zdrowie i swoją energię. Jeszcze raz wam powiem, najbardziej uświadomiło mnie to, że bardzo mocno się skupiłem na kurwie, której patrzyłem w oczy. Ona mi też patrzył w oczy i mnie oszukiwał, ale ja go nie oszukiwałem, ja się broniłem. I sobie myślę, kurwo, jak ja cię dzisiaj w nocy namaszczę, ty kurwo. Patrzę na niego, namaściłem go i ta kurwa przychodzi na drugi dzień i mówi, Boże, co się dzieje, co się stało, ktoś mnie przeklął. I to mówi, Jezu, ale człowieku, mówi to, Jezu, co się dzieje. A sobie myślę, ty kurwo. Dlatego no tu mam 100% pewność, że działa, namaszczenie działa. Biorę się za Gatesa, popatrzę się jeszcze teraz w internecie i na jego ryj i biorę się za tego dziada. I biorę się za pana Gatesa, zobaczymy jak pan Gates dalej będzie sobie poczynał z tym ludobójstwem na świecie. Nie może być tak, żeby ten człowiek pod płaszczykiem jakieś niesienia dobra robił takie potworności dla całej ziemi, gdzie te całe ruchy hitlerowsko-stalinowskie i inne ludobójcze to będą tylko malutkim promilem w porównaniu z tym, co ci ludzie, co to rybactwo zrobi populacji ludzkiej. Ja też jestem za tym, żeby ludzi było mniej, ale nie w sposób, żeby ich zabijać czy chorobami. Bo wiecie, no, tak jak koncerny, one mają nie leczyć. Inaczej, one mają tak leczyć, żeby nie wyleczyć. Więc na tym to polega. No, najpierw się nam trujący daje ryż, a potem te same korporacje, albo ci, którzy stoją na czele tych samych korporacji, bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, mają wszystkie korporacje pod sobą. I tutaj jest prezesem, powiedzmy, tam od żywności jakieś to produkują, a tu jest zastępcą prezesa od produkcji leku. Ten sam, wiesz, no, tak nie może być. No, oczywiście ja świata nie zbawię, ale może ruszę tych ludzi, którzy mają też takie ukryte właśnie możliwości namaszczania robactwa. Ale tak sobie myślę, idzie koń, to niech idzie fura. Skoro już namaszczę Billa, to dlaczego mam nie namaścić kondonów, którzy mocno mi weszli za kołnierz? Przyjrzę się dobrze kondonom w oczy
Ja też ich kurwów namaszczę. Jebany śmiecie. Mili. I tym milutkim akcentem żegnam was. Nie martwcie się. Nigdy w życiu żadnego dobrego człowieka nie przeklnąłem i nie przeklnę. Nigdy nie przeklnę nikogo, do kogo nie mam pewności, że jest robalem. Dlatego jeżeli jesteście dobrymi ludźmi i nie wchodzicie mi na oczy, z nimi nie krzywdzicie, nigdy wam krzywy nie zrobię. A to, że z kimś się pokłócę, czy tam nawet sobie poślemy parę wiązanek, to nie oznacza, że jesteście złymi ludźmi, bo to są normalne rzeczy. Ale jeżeli ktoś jest robalem i kurwą, no niestety miałem nie przeklinać od 12 lat. 12 lat ostatnie przekleństwo zrealizowałem z pięknym, że tak powiem, rezultatem. Tragiczna śmierć robala. Miałem nie przeklinać, no ale przyszły takie czasy, że ludobójcy ruszyli ten, a przy okazji załatwię paru kondonów, ale muszę się dobrze im przypatrzyć. Żegnam was tym miłym akcentem. No i co? No i wesołych świąt. I pozdrawiamy Mateusza, dzięki któremu mamy ten rarytas w postaci miski ryżu. Nie mówi się z pełnymi ustami, ale one są pełne. Zatem do widzenia. Wesołych świąt.